Psalm Asafa. Doprawdy Bóg jest dobry dla Izraela, dla tych, którzy są czystego serca. Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga, pokładam w Panu Bogu moją ufność, aby opowiadać wszystkie Jego dzieła. Księga Psalmów, 73, werset 1 i 28. Prawdziwie Bóg jest dobry. Psalm 73 jest bardzo otwartym i szczerym psalmem. Autor, Asaf, opowiada nam o czasie, kiedy prawie przestał chodzić z Panem. Widział bezkarność i arogancję złych ludzi, którzy bezkarnie udawali religijnie zaangażowanych dobroczyńców. Asaf zazdrościł im sukcesu i zastanawiał się, dlaczego pozwolono im żyć w dobrobycie. Czy Asaf oczyścił swoje serce na próżno? Miał trudności i kłopoty każdego dnia, podczas gdy niegodziwcy wydawali się beztroscy, o czym czytamy właśnie w Psalmie 73, werset 5 i 13. Jednak do czasu skomponowania psalmu Asaf dowiedział się, że istnieje więcej niż jedna perspektywa, więcej niż jeden punkt widzenia. Aż wszedłem do świątyni Bożej i to zrozumiałem, jaki jest ich koniec, napisał. Psalm 73, werset 17. Zrozumiał, że obecnie niesprawiedliwości Obecne niesprawiedliwości nie odzwierciedlają ostatecznej zdolności Boga do naprawy sytuacji. W rezultacie Psalm 73 zaczyna się i kończy dobrem. Werset pierwszy oświadcza, doprawdy Bóg jest dobry. Powiedzieć Bóg jest dobry to znaczy tyle, co wyrecytowanie doktrynalnego faktu. Ale powiedzieć doprawdy Bóg jest dobry, to dać osobiste świadectwo. Potwierdza ono, że dobroć Boga została poznana w osobistym doświadczeniu Asafa. Chociaż Asaf prawie się potknął, to jednak rozpoczyna swój psalm od zajęcia stanowiska na mocnym fundamencie Bożej dobroci. To słowo skierowane do czystego w sercu Izraela umocni także nas. Następnie Asaf kończy psalm przypomnieniem dla siebie. O tym czytamy w psalmie 73, werset 28. Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga. Pokładam w Panu Bogu moją ufność, aby opowiadać wszystkie Jego dzieła. Jedną rzeczą jest powiedzieć, że Bóg jest dobry, inną rzeczą jest szukać bliskości samego Boga. Asaf nie chciał znaleźć się ponownie w swoim niespokojnym doświadczeniu, dlatego aby uniknąć kolejnego kryzysu wiary, zamierzał zbliżyć się do Boga. Zauważmy, że zaufał Panu Bogu, Adonai Jehowa, suwerennemu Bogu Zbawicielowi, który ma zarówno moc, jak i pragnienie, aby nas zachować. Jeśli kiedykolwiek będziemy mieli podobne pytania dotyczące niesprawiedliwości świata, możemy znaleźć to samo schronienie w Bogu, który jest dobry. Psalm Asafa. Doprawdy Bóg jest dobry dla Izraela, dla tych, którzy są czystego serca. Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga, pokładam w Panu Bogu moją ufność, aby opowiadać wszystkie Jego dzieła. Księga Psalmów 73, i 1, i 28 werset.